Moi najdrożsi widzowie, słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Druga część, która dotyczy zwierząt mocy, czyli naszych przewodników duchowych. W tej części odpowiem na pytanie, jak znaleźć nasze zwierzę mocy, które jest nam przyporządkowane od urodzenia, a także jak rozpoznać to, które pojawia się w danym momencie jako wskazówka, jako odpowiedź, jako tak zwana dusza, która będzie nam pomocą w danym momencie, aby jakąś sytuację rozwiązać, czy od czegoś się uwolnić. Najpierw przeczytam pytanie od Joasi, a następnie omówię ten temat. Moja kochana Mario, mam pytanie. Wiem, że każdy człowiek ma swoje zwierzę mocy. Czy jedno, które towarzyszy nam przez całe życie? Czy w zależności od etapów w życiu, które przechodzimy, zwierzęta się zmieniają? Na przykład był koń, a teraz jest motyl. Skąd mamy wiedzieć, że nastąpiła zmiana zwierzęcia? Czy zawsze w danym momencie życia, w ciągu kilku tygodni, spotykamy non-stop te same zwierzę? Czy to jest zawsze jedyny znak? Pozdrawiam cieplutko, Joasia. Oj, moi kochani, to jest naprawdę, wcale nie jest takie łatwe. Jakby było to takie łatwe, to byłoby całkiem inaczej, bo już nawet w tych starych kulturach, pamiętacie, związanych z naturą, bardzo często dopiero szaman był w stanie nawiązać kontakt z takim zwierzęciem, czy jakiejś osobie pomóc. Ale mimo tego tym ludziom było wówczas o wiele łatwiej, ponieważ oni żyli jak gdyby w takiej harmonii, w takim wzajemnym współoddziaływaniu ze zwierzętami i istotami wokół nas, gdzie w naszym dzisiejszym świecie, takim ztechnizowanym i chorym, praktycznie żyjemy w betonowych jakichś mieszkaniach, otoczeni przez sprzęt elektroniczny, który całkowicie odcina nas od świata zewnętrznego, a jednocześnie przez te wszystkie inne tak zwane prania mózgu już praktycznie od szkoły, ten kontakt z naturą u wielu, wielu osób, nie u wszystkich na szczęście, jest bardzo ograniczony, bardzo zablokowany. Jak jednak spotkać to nasze zwierzę mocy? Jak je rozpoznać? Przede wszystkim bardzo trudno będzie Wam tego dokonać w zamknięciu w mieszkaniu, w betonowym domu. Dlatego, aby nawiązać kontakt z Waszym zwierzęciem, najlepiej wyjść na zewnątrz. Wyjść na zewnątrz do natury, następnie poprosić te siły wyższe, poprosić siły opiekuńcze, poprosić siły anielskie o to, aby pomogły Wam ten kontakt nawiązać, a także przywołać w myślach Wasze zwierzę mocy. Możecie to zrobić swoimi własnymi słowami, ale pamiętajcie o tym, aby zawsze dokonać tego w momencie, gdy jesteście wyciszeni, gdy jesteście oczyszczeni. Najpierw na przykład korzystamy z kąpieli, potem ubieramy się w wygodne ubranie, wychodzimy na zewnątrz, gdzieś pod jakieś drzewo, w jakieś piękne miejsce, w jakieś miejsce, gdzie macie spokój, gdzie macie pewne oddalenie od innych ludzi i siadacie spokojnie i staracie się wprowadzić taki stan wyciszenia. Oddychacie głęboko, wyciszacie wszystkie myśli. Oczywiście nie zabieracie ze sobą telefonu komórkowego. No, o tym zawsze pamiętajcie. Ja bardzo często o tym nie mówię, ale wszystkie praktyki magiczne przy telefonie komórkowym, przy jakichś innych urządzeniach są po prostu nie na miejscu. To nie ma szans, żeby to działało. To tak samo jak pokazuje się odczytywanie przyszłości przy pomocy kart Tarota, trzymając w jednej ręce telefon komórkowy, a w drugiej karty. No proszę Was, nie oszukujmy się, dobrze? Energie są energiami, a elektronika ma te negatywne energie. Nie będziemy tutaj więcej na ten temat mówić. Czyli siadacie w spokoju, skupiacie się z daleka od jakichś anten. Jeżeli gdzieś w pobliżu widzicie anteny, czy satelitarne, czy anteny telefonów komórkowych, szukajcie innego miejsca. Wy potrzebujecie takiego wyciszenia całkowitego waszych myśli, ale także waszego otoczenia. Jeżeli chcecie spotkać wasze zwierzę mocy, warto poświęcić temu czas, warto usiąść w autobus, jeżeli nie macie samochodu, wyjechać gdzieś poza miasto i tam dopiero ten kontakt starać się nawiązać. Jak to jest, moi drodzy? Przede wszystkim
najłatwiej znaleźć swoje zwierzę mocy przy pomocy jasnowidzenia. Czyli na przykład poprosić osobę jasnowidzącą, do której macie zaufanie. Nie każda osoba, która tytułuje się, że jest jasnowidząca, w rzeczywistości taką osobą jest, aby odnalazła wasze zwierzę mocy. To jest taki pierwszy krok i wówczas nie musicie się wyciszać, bo zrobi już to ta osoba i ona to zwierzę dla was odczyta i odnajdzie. Możecie również dokonać tego samodzielnie. I teraz tak, jest taka metoda, którą można zastosować i u wielu osób ona się sprawdza. To jest taka podróż do królestwa zwierząt. Czyli po takim wycieszeniu się, gdy siadacie w takim miejscu wśród natury, zamykacie oczy, oddychacie głęboko. Pamiętajcie, musicie czuć się pewnie. Czyli jeżeli należycie do osób, które obawiają się wyjść samotnie do lasu czy gdzieś, to zabierzcie ze sobą, nie wiem, gaz w sprayu czy cokolwiek, aby mieć tą pewność, że jesteście bezpieczni. Bo gdy pojawia się ten strach, takie uczucie, ojejku, a zaraz tutaj ktoś przyjdzie, a to, a tamto, to nie uda wam się tego zwierzęcia spotkać. Czyli gdy jesteście wyciszeni, gdy jesteście w spokoju, zamykacie oczy i oddychając głęboko wyobrażacie sobie, że idziecie taką piękną ścieżką wśród głębokiego lasu. Ścieżka wije się to w prawo, to w lewo. Obok was rosną piękne kwiaty, piękne, ogromne, majestatyczne drzewa. I nagle dochodzicie do polany. I na tej polanie stoi takie piękne, stare drzewo o rozłożystych konarach. Podchodzicie do tego drzewa i widzicie, że jest tam taka dziupla, takie tajemne wejście. I to jest wejście do świata zwierząt, do świata zwierząt mocy. Wchodzicie do tej dziupli i mimo tego, że jest tam taki półmrok, to jednak nie boicie się, jest cieplutko, jest przyjemnie, pięknie pachnie. Widzicie takie piękne schody, omszone. Schodzicie tymi schodami w dół i przez gałązki, przez taki jak gdyby taką pnącą roślinę widzicie, że już przedzierają się promyki słońca. Przechodzicie. I teraz skupcie się, co widzicie. Warto tutaj mieć pod ręką coś do pisania, aby sobie te wszystkie wasze wrażenia opisywać. Wy schodzicie do Królestwa Zwierząt i teraz każdy z nas będzie widział coś innego. Jedna osoba będzie w lesie tropikalnym, inna osoba będzie na przykład na brzegu morza, brzegu oceanu, inna osoba będzie gdzieś na górskich szczytach. To jest wasze osobiste przeżycie, wasze osobiste wejście do krainy zwierząt. I teraz będziecie widzieć różne zwierzęta. Od wszelkiego rodzaju mrówek, pająków, do wilków, do saren i tym podobnych. Nie każdy z tych zwierząt jest waszym zwierzęciem mocy. Wasze zwierzę mocy, które poprosicie w myślach o to, aby wam się ukazało, pokaże wam się w czasie tej wędrówki przynajmniej 3 razy. I to najczęściej w różnych sytuacjach. Na przykład orzeł, który najpierw siedzi na gałęzi, troszeczkę dalej widzicie go, jak krąży nad waszą głową, a troszeczkę dalej